Siemano wszystkim, ja jestem Farel, to jest Justyna. Cześć! I witamy w kolejnym odcineczku z No Jams Rush. Dzisiaj zaczniemy sobie troszeczkę inaczej, ponieważ zrobimy przegląd fanartów. Dwa fanarty dostałem na maila, także będą dzisiaj na odcinku i ocenimy je w skali od 1 do 10. Dokładnie. Dodatkowo mamy Epic Sunday, więc poprosimy sobie o kartę epicką, otworzymy kilka skrzynek i... ustalimy jakieś nowe deki. I jakieś nowe deki ustalimy. A teraz poleci intro, a wy macie czas, żeby zostawić łapeczkę w górę. Zaczynamy! Pierwszy fanart został nadesłany przez takiego gościa jak... Dawid Skiera. No. No. Czekaj. No, coś takiego. Spoko, ogólnie szanuję, fajnie to wygląda. Tylko, że ja mam... włosy chyba... czarne. Czarne. No, oczy zielone, tak jak jest, dobrze trafiłeś. Tło za mną też jest zielone, także też coś trafiłeś. Trochę nos. Trochę taki grubaśny z twarzy na tym rysunku. No, tu musiałbyś bardziej, chłopie, kontur zrobić trójkątny. No, a... wiesz, on ma kości policzkowe wystające. Tak, 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 normalnie. A nosek to stary, jakbym, nie wiem... dostał pieczone od kogoś i taka taki trochę... kartofelek. No... fanart na komputerze zrobiony, także myślę na jeden, od 1 do 10 ile Justa dajesz? Ja daję 7. No dobra, to skoro pierwszy fanart, to też daję 7. Okej, okay, lecimy z kolejnym fanartem. Drugi fanart został nadesłany od... Donalda Trumpa. Ta, from Washington od Donalda Trumpa i uwaga, jest to... Electro Wizard. Ulubiona legenda. Tak, dzięki bardzo tego fanarta. Powiem ci tak, o, bardzo fajnie to wygląda, kolory się zgadzają. Fajnie, że narysowałeś to kredkami i chyba kontur jest zrobiony też ołówkiem, także od razu ocena będzie wyższa. Napisałeś mi w mailu, że spędziłeś nad tym 3 godziny, no to kurczę ci powiem, 3 godziny, kawał wyszło dobrej super roboty. Także super. Mi się wydaje 8 na 10, co ty na to? Ja daję 9, bo się postarał chłopak, ręcznie rysował wszystko, także... Dobra mordy, także dziękuję za te fanarty, mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się ich więcej. Także wszystkie fanarty wysyłajcie na gamingwithfarel@gmail.com. A na pewno pojawią się na odcinku. Tak jest. To teraz zaczynamy No Jams Rush. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Jak w każdym odcinku, na samym początku zaczniemy od openingów, także Justa, czyń swoją powinność. Dobra, jak zwykle pierwszy idzie silver. Tak jest. Gold. Spirki? No i mortar, czyli standard. Nie ma czego zbytnio oczekiwać po silver części, teraz dwa goldeny. 180 golda. Tesla. Knight. Spoko. Też spoko, archerki. No i fireball. Dwie karty rzadkie, super. Zawsze coś. Dobra. Może tutaj epic spadnie. 140 golda. Archerki. Gobliny. Tesla znowu i... Barbarian. No dobra, okej. Okay. Teraz może przejdźmy sobie do questów. Co w questach piszczy? Free chest. Dawaj, może lega spadnie. Gold. Gemy. Mega minion. O! I szkieleton. Super. Dobra, 8 szkieletonków. Nie... 2 na 2 battle, 5 razy musisz wygrać. Tak. Jeszcze jeden w sumie. I wejdźmy teraz, zobaczmy do sklepu, bo jeszcze będziemy mieli chyba kartę epicką jedną za darmo. Jest. A jest. Super, pokaż. Co to będzie? Prince, dobrze. No okej. Szkoda, że nie peka duża. Deki, którymi dzisiaj będziemy grali, wyglądają następująco. W pierwszym deku znajdują się Archerki, Zap, Mega Minion, Tombstone, Knight, Poison, Gobliny, no i Battle Ram. Czyli będziemy atakować Battle Ramem, na to głównie będziemy rzucać Poison, ewentualnie jeszcze, nie wiem, kontrować Zapem, Archerkami. No zobaczymy, jak to pójdzie. Drugi deck wygląda tak samo, tylko zamiast Knighta jest Giant, czyli Giant będzie główną jednostką atakującą, zanim będziemy rzucali Archerki i chyba Poison, ewentualnie na dobicie Battle Ram. Może ulepszmy teraz sobie te karty. Dobra, na pewno Battle Ram na drugi poziom musi iść od razu. Dobra. Mamy to. Jeszcze raz? Pewnie. Trzeci poziom. No okej. Okay. Już, dobra. Poison na pewno też. Zobaczymy właśnie. Będzie na poziomie drugim. Ile kart wymagane? 4 następnego poziomu, kurde. Dobra, Mega Minion też. Tak, obowiązkowo. I jeszcze raz. Tak.
Mamy trochę pieniążków, to wydajemy. A w pierwszym deku mamy coś do podniesienia? Knajta na siódmy. Knajta. Za 1000 golda. Normalnie, podnosimy knajta za 1000 golda, bo to jest bardzo dobra jednostka. I to wszystko. Jeszcze możemy poprosić o kartę epicką. Zobaczmy, jaka karta by nam się przydała. Co zbieramy tak generalnie głównie? Balon możemy już na trzecim poziomie. Gianta może? Giant szkieletona? Czy Witchkę może? Witchka będzie później takim kartą też dobrą. Jaka jeszcze tu sprawdzę? Albo szkieleton armii. Polećmy w szkieleton armii. Szkieleton armii, bo też będziemy go pewnie używać. Czy goblin baryłkę? Już nie wiem. Chyba szkieleton armii, co? Dobra. Dobra, request szkieleton armii. Dobra, no to jedziemy na początku deckiem pierwszym, czyli bez Gianta. Okej, kto pierwszy? Ty pierwsza, dawaj. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Rusek? Jakiś rusek. Może na początku wyjdźmy mega minionem za King Towerem. O. I on sobie będzie dolatywał do mostu elegancko. I później rzucimy chyba Battle Rama, bo mamy później Zapa i Poison. Mi się wydaje. Od razu na most. Na środek. Czemu tak na szybko? Na środek? No bo już się przyzwyczajam do Hoga, nie? Dobra, tutaj zapuję sobie. Tak, zapuj. Okej, ten Battle Ram powinien dojść. Tutaj Arszerki. Mhm, pięknie, pięknie. Akurat mega minion doleciał, super. Gobliny. Dobra. Battle Rama rzucamy sobie centralnie właśnie na środek ścieżki, nie tam z boku, bo później musi kółko zataczać. On ma już loga na 7 levelu, a ja mam Challengera, jeszcze nie mam loga, to jest śmiech. O, widzisz. Dobra, Tombstone, co teraz? A, na środeczek. Zobaczymy, jaki będzie jego ruch kolejny. Co, Knightem teraz, czy Mega Minionem? A, zmylimy go, damy Knighta. Dobra, teraz. Dawaj Knighta. Bo będzie wiedział, że rzucimy Battle Rama. Poison? Nie, Zap. Dobra, super, super. I Poison chyba. Na to wszystko, tak. Niech to ginie. No i pięknie. Battle Ram, Mega Minion, mi się wydaje. Coś jeszcze, żeby jednostka jakaś latająca była, co? Mega Minion, jak dojdzie do wieży, to on, kurde, dodaje atak... Ujeju, chyba po 150 już na tym poziomie pierwszym. Ale rush piękny nam wyszedł. Jeszcze Tombstone klęknął i te szkieletonki, które z niego wychodzą, 5 sztuk, zaczęło atakować, także GG. Chyba już odpuści. Chyba tak. O! No, odpuścił, to zapujemy mu jeszcze wieżę. A jak? No i good game. Także pierwszy win easy. Cieszy mnie to. Teraz twoja kolej, zobaczymy, jak ty się sprawdzisz. Dobra. 3 koronki wpadły, super. Teraz ja. Niko! Skąd on jest? Ardennes Wojnik. Dobra, co my mamy? Patrz. Tombstone. Na dzień dobry, super. Mega minion zawierze. Zabierze? Ty zabierze. On ma 8 poziom, a my 6. No dobra. Do tego idzie dragon. Czyli tego dragona trzeba trochę strollować, dać prawo Knighta. Zdążył? Okej. Okay. Inferno dragon. Wow! Dobra. Uwaga. Battle Ram dorzuć po prawej. Poszedł. Idzie Battle Ram. Uwaga, na to zap. Co on się tak długo rozpędza, ten Battle Ram? Ej! Pięknie. No i to siądzie. Udało się. No nie wiem, czy siądzie. Siądzie? Ja jeszcze tam Poisona. A co mi szkodzi, nie? Good! Teraz znajdzie każdego szkieletonka po głowie. A, mieczem. Cia, cia. Wow, Pekka! Pekka! Pancakes. Knight. W sumie mogłem, wiesz co? Nie dawać Arszerek. Co no, on Knighta. Tego range'a rzucił tam? Wyrzucił niechcący pewnie. No, palec mu zjechał, dobra. On jeszcze wieżę na mnie zaatakował. To dobry 8 poziom, nawet nie? Nawet teraz rzucił strzałkami. Tak, bezbłędne strzałki. Goblinki? Ryzykujemy, nie? Bo teraz dasz szkieleton armii, ja mam Zapa. Tak, tylko uważaj. No. Zap! No, okej. Okay. Jeszcze raz Poison na to. Uważaj, bo on ma zaraz... Impera Dragona. No. No i może... Teraz go pewnie wyrzuci tutaj do Knighta. Do pomocy albo Pekę. Dam tak, Tombstone'a teraz. Kurde, Dragona dał zwykłego. Jak teraz da Inferno Dragona, to będzie, ci powiem, średnio.
Mega! Mega! Dobra. Odwrócił jego uwagę? Odwrócił, super. Teraz arszerki. I gobliny przed. Pięknie. Pięknie. Idealnie to jest. Wow. Knight. I... Nie, nie. Zap. Na goblinki tylko zapnie. I teraz battle ram. Poison. 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 Dawaj szkieleton armii. Uuuu, bum, 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 bum. Wow. Wow. No peka tam jest. Pancakes. Knight. Dobra, knight na knighta. Też na siódmym ma. Akszerki albo gobliny. Zap. No już zap nie pomoże tu. Co nie pomógł? Normalnie. Słaby jest, nie zabija tych goblinów. I tak biją wieżę, i tak biją wieżę. To szkoda zapa. Kurczę, będzie? Na 3? Na 2 raczej? Nie. Ale ogólnie źle nie wyszło. Czyli dek się w miarę sprawuje. Zobaczymy w następnym deku, tam będzie... Giant zamiast Knighta. Tak, i tam będzie właśnie głównie grał rolę Poison. 2017 pucharku. No okej. Okay. 2017 rok. Tak, 2017 rok, dokładnie. Gramy teraz z Giantem. Trochę taktyka nam się zmienia, bo pierwszy wychodzi Giant. I za nim... Co? Arszerki? Mega może minion Mega Minion? Właśnie nie wiem, czy zamiast Mega Miniona nie dać zwykłych minionów. Co myślisz? No można tak zrobić. Chyba będzie lepiej. Ale jak będzie miał strzałki, to będzie gasił wszystko, nie? Mhm. Dobra, zaryzykujemy może, co? No dobra, najwyżej to później sobie zmienisz na Mega Miniona. Dobra. Fabian RMZ. Good luck, Fabian. Szósty poziom, on siódmy. Giant zawierze? Giant zawierze, normalnie. Idziemy teraz sobie z lewej strony. I co my tutaj mamy? Od razu tam poison na górę. Tak, od razu, żeby tower złapał, pięknie. Co chyba... Gobliny. Gobliny chyba, tak. I miniony tak bardziej od środka, żeby tą witchkę, jej ogień minąć. Wow! Szkieleton armii mają. Zap. To niezły zap z to mojej niezły strony. Zap. Trzeba troszeczkę ten zap rzucać trochę prędzej, bo właśnie widzicie, jaka jest sytuacja później. Tak, zdążysz z tym giantem? Dobra. I co? Nie, czekamy. Poison. Poison poleci teraz. Kurczę. Dragon. Niedobrze. Nie, nie, nie. Nie rzucać? Nie, nie ma sensu. Dobra, miniony, okej, okay, na dragona. Wow, wow. I co tu się dzieje? Goblinsy. Stryk, 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 gitara. 1666 na wieżmach. Ma Valkyrie, no to pięknie. Arszarki. Tak, i szybko Gianta przed nią. A, nie zdążymy. Dobra, myślałem, że jednak ten eliksir trochę szybciej idzie. Raz uderzyła. Dobra, teraz Giant szybko na most. Pięknie. Okej. Okay. I ten goblin się rozbił o Gianta. On ma szkieleton armii? Teraz, tak, będzie miał szkieleton armii. Uważaj. Dobrze, rzucaj, rzucaj. Bum. I jeszcze ma te. Minion Horde. To teraz zapa musimy rzucić. Znaczy, poisona. Okej. Okay. Zdążę ten poison? No, dawaj, dawaj, poison! Okej, okay, miniony. Dobrze. Dragon Tower przejął. To jest spoko, to nawet wyszło w miarę. Dobra, teraz arszerki. Mhm. Giant, Giant! Giant? Tak, tak, tak! Okej. Okay. Pałyczka zginie? Zginęła. Zap. Tombstone chyba, no. Jednak Tombstone. Poison, okej. Okay. Teraz Giant na to wszystko. Wow! Jest. Dobra, udało się, na szczęście. Teraz dostają dragony i nie zginą, i zginą one. Dobra, udało się, masz szczęście. Będzie remis, spokojnie. Poison. I zap. Dobra. 277. Jest ciężko. Giant Battle Ram. Teraz szybko, rura. Giant Battle Ram, bo jeszcze nie widzieli Battle Rama.
Battle Ram, on rzuci szkieleton armii. No pewnie. A ja nic na to nie mam. Teraz Poisona rzucaj na wszystko, na górę. Dawaj, 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 Poison! Uda się nam? Zap, 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 boom! Nie. Niestety nie. Nie udało się. Zaspamił nas. Miał te kurcze chatki barbarianco, dlatego się nie udało. Dobra, teraz ja zagram. Może zamień ten miniony na mega miniona, co? Tak, mega miniona, nie? Może faktycznie będzie lepszą alternatywą. Dobra, battle, jedziemy. Smells fam, no. Co my tutaj mamy? Mega miniona, potem Gianta. To zrobimy taką sztuczkę magiczkę. Mega minion. I przed nim damy Gianta na most. I arszerki chyba, co? Czy nie? Potem mamy Tombstone, no i chyba arszerki. Stryk. Wizard. Wizard, to niedobrze, niedobrze. Arszerki trochę dalej damy, żeby ten Fireball Wizarda się rozbił. Poison teraz. Pięknie, widzisz? Jak pięknie, pięknie Poison szedł. Pękło szkieletom armii. Pięknie. Dobra, dojdą. Dobra, doszły. Już myślałam, że Wizard je zgasi, te arszerki. Teraz mógłbym rzucić od razu Battle Rama, ale to nie ma sensu. Teraz idzie Primes, szkieletonek wyskoczy. I on się rozbija o szkieletonka, super. Nawet bym jeszcze zdążył może obronić. Czekaj, zapadamy? Nie. Dobra. Udało się go zniszczyć bez uszczerbku na tą stronę. O. Co standardowo chyba, nie? Dalej Giant. Giant. Niech sobie idzie. Teraz bym zrobił tak. Mamy potem Battle Rama, potem Poison. Zrobił Giant, Mega Minion, Battle Ram, Poison. Mega Minion będzie na Wizarda. Mhm. A w sumie Battle Ram ma gdzieś go tutaj damy. Wo, Dragona ma jeszcze. Pamiętaj, że ma też szkieleton armii. Kurde, jednak muszę już rzucać. Dobra, patrzymy co z tego wyjdzie. Uwaga! Ta-na-na-na-na! I za. Poczekał ze szkieleton armii, widziałaś? Pięknie. Ale poczekał ze szkieleton chyba armii, ale coś nie wyrzucił ich. Bo wiedział, że... Zobacz, jednak Mega Minion się bardziej spisuje. Tak, bo wiedział, że rzuciłeś... Poison. Poison. Mm-hmm. Nie chciał wyrzucać. Uuu, Hawk! Gobliny. Dobra. Nie dojdzie, nie dojdzie. Patrz, jeszcze on mnie zaatakował tower, uwaga! A! Aj, pierwszy raz. Musiał, Hawk zawsze dojdzie. I teraz Poison. I on rzuca szkieleton armii? Nie, tak, rzucił. Tak. Dobra, Battle Ram. Szybko, ryzyk fizyk, zobaczymy. I zapa na Wizarda. On no, Wizarda. Zap! Ajajaj, prawie no. Że wyszło. Kurde, silny ten Wizard z Dragonem, co combo? No troszeczkę, dobra, od razu Tombstone, mega minion na nich. Nie wiedziałem, czy tego Tombstone'a dać, bo oni zaraz by nam to spuszowali, dobra. A jeszcze ten żyje. Primes, Wizard, co tu się dzieje, dobra. Udało się. Balram! Kurde, Valkyria! Ona pozamiata wszystko, nie? Peka! Co on nie... Czego on nie ma w tym deku? Tak, jeszcze niech golemem wyjdzie, albo lawą. Dobra. O no. Kurde, ta Valkyria, nie mogę rzucić tych golemu... tych goblinów trochę? Zap! Dobra. Giantem odchodzimy. Poison. Nie dojdzie. Nie dojdzie, kurczę. Hawk zaraz pójdzie jeszcze. Wiem. Zap nieudany trochę. Aj, ten Battle Ram za daleko. Poison. Poison. Pięknie! A! Jest, jeden atakuje! Tak? Wow! Wow! Powiem wam, że kurczę, gościu dobrze grał, ogarniał. Ale mi się wydaje, że... Ten z Knightem deck chyba lepszy, nie? Kurde, albo nam się po prostu udało z takimi przeciwnikami zagrać lightowniejszymi. To sprawdźmy może... Czekaj, co to bym jeszcze zmienił? Dragona zamiast z goblinów, tak? Mhm. 3,5, dobra. Z Giantem, to jest tak, z Giantem. No to Justa teraz leci. I co tu będzie ciekawego? Ben Jax, the best. No, teraz z czym może dawaj, od razu, Battle Ram Poison. Jesteś pewien? Tak, dawaj. Poisona tak złap, żeby... O, troszeczkę niżej jeszcze. O, tak ono, puszczaj. I zapa. Nie zap. O Jezus. Jednak nie wyszło, dobra. Teraz Dragon, tak.
Nieraz można taki element zaskoczenia wprowadzić, że gościu akurat nie będzie miał kart, albo wyjdzie jakąś ciężką kartą z drugiej maniki, a ty od razu mu wjazd robisz na chatę, nie? Dobra, nic. To musi się powoli. Już... To już musi się rozbić samo. Nie dotknął nam wieży na szczęście. Też siódmy poziom. Marszarki. Mega minion? Nie. Dadzą radę? Gianta, szybko. Na most. Dobra. Bum! Dobrze, usiadł. Poisona, no... A czy tego, zapatrz. Aha. Niedobrze. Battle Ram. Nie, dobrze, zap, teraz pięknie. Okej. Okay. I chyba co? Poison dorzuć tylko. Tak. Okej. Okay. I nie dość, że poison bije, to giant bije. Chyba powiesz już. I dzięki nie. temu poisonowi... Dragon na dragona. Nic nie rzucił na tego gianta, bo powiedział, że i tak rozbije te karty, czyli musiał odpuścić ten kontratak. Tombstone, nie? My z lewej. Dragon? O, prawie spuszował. Okej, okay, co my tutaj mamy na tego gianta? Chyba arszerki, nie? Najszybciej będzie. Wow, fireball. Dobra, dawaj teraz arszerki. O, jeszcze szkieletonki. I chyba teraz co? Giant szybko na most. Nie, jeszcze mam minion na tego bombera. A, dobra. Ale właśnie mi chodziło o gianta teraz. Wtedy te giant bomber by bił. Wiesz, o co chodzi. No wiem. Gianta, a te arszerki by go ściągnęły. Dobra. Dobrze i tak wychodzi. Co, Giant jeszcze nie, i jest Dragon. Jeszcze za szybko. Zap teraz. I teraz Giant. Okej, okay. Pięknie. Dragon. I Dragon, no i super. I arszerki. Nie, Battle Rams. Wow. Tombstone. Tak, Tombstone, arszerki. On rzuci teraz Fireballa. Aha, z lewej rzucił Fireballa. Dobra, Battle Rams z prawej. Tu? Tak, rura. Niech leci. Dobra, weszło. Już nie wiedziałem, co mam mówić, wiesz? W pewnym momencie. Dobra, tutaj na Dragona, Dragona. Tak, Dragon i od środka dawaj Gianta. Za chwilkę, poczekaj, nie w tym miejscu stawię Tombstone'a, bo Dragon bije tam. Okej. Ten bomber troszeczkę nam zakłóca tutaj rytm. Widzisz? Zapój tu bombera z tyłu. Tu bomber jest. No widzę, zasłaniasz mi. Dobra, udało się. Myślałem, że kurczę, tego bombera nie widzisz. Ja tutaj działam z drugiej strony. Aha, on tam stoi, ja mówię, co ona świruje? Dobra, teraz ja. Akurat patrz, dwie koronki, crown i chest. I crown chest do otworzenia. 462 golda, super. Gemy. Royal Giant odblokowany. No to pięknie, już wiemy, co będzie w następnym odcineczku. Fire Spirity. Cornes i... Tesla. Także przetestowaliśmy sobie dwa deki i sumiennie możemy stwierdzić, że ten z Knightem był lepszy, ponieważ wymagał 3-0 eliksiru, a ten z Giantem był trochę cięższy, no i tak jakoś kurczę... Jakoś tak ciężej szło. Tak, ciężej szło. Mam nadzieję, że ten test deku Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. I subskrybujcie kanał. A my widzimy się już w kolejnym odcineczku z No Gem Strash. Trzymajcie się! Cześć! Piona!